It was clear that Black Station was occupied by fascists. But Ullman had said he'd wait for me there. I had to risk it. Mam nadzieję, że znajdę jakąś maskę, bo to mam zdezelowaną strasznie. Cześć, witajcie kochani w kolejnej części Metro 2033. W tym odcinku wbijamy do bazy nazistów, także może być ciekawie. Zapraszam do oglądania. What took you so long? Where's Pavel? Did he... Alright, later. The situation got worse. Nazis literally flooded the station. He'll have to act alone. Sorry. But if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. Take this. Nie chcę. I will wait for you in the deserted tunnel to Polis. Mamy. No kto wizorek, fajna sprawa, tyle że... Też już go mam. Coś dużo pułapek tu. Ciekawe, czy puszki da się przeciąć? Chyba nie. Czekajcie, muszę odsunąć słuchawki, bo mi przeszkadzają. Dzień dobry. A co z tym chodzi? Czemu ja mam amunicję zapalającą? Czy nie, żebym narzekał, nie? Tylko zastanawiam się skąd. Śmiertelny postrzał w stopę. W sumie twardziel. Wsiął pająki. Coś czuję, że zaraz się spierdzielę z tego. Jakaś pułapka. W sumie tak czy siak chyba będę musiał zejść. Nie mieli amunicji. Co za ściema. Dement, nie zdążyłem. Wszyscy jesteśmy okryci nieprzeniknionym pancerzem. Nawet po zdjęciu kurtki, nawet po rozebraniu się do naga, wciąż mamy na sobie zbroję okrywającą nas od stóp do głów. Boimy się otworzyć na innych, okazać uczucia, boimy się, że ktoś pojmie nasze myśli. Ukrywamy twarz pod maską gazową, ale pod nią kryje się jeszcze kolejna maska. Ullman, ten niepoprawny optymista, żartownik i lekko duch.
Jego prawdziwą twarz ujrzałem tylko raz, gdy zginął jego przyjaciel. Zobaczyłem, jaki jest, śmiertelnie zmęczony, zdesperowany. Przez jakąś sekundę, chwilę później, pancerz był znów na miejscu, a on był sobą. Zabawnym i wyluzowanym gościem. Nie próbowałem więcej go nakłonić, by się otworzył. Tak się nie robi tutaj, w metrze. Ja w każdym razie na pewno nie zrobię tego przed nikim. Tu chodzi. O chuj. Już wiem, o co tu chodzi. No właśnie. Ciekawe, od jak dawna strzelą pieniędzmi. Czyżby ktoś mnie najrzał? Grubo pojechał. Mnie ciekawe, jak mnie tu najrzał, nie? Milcz. Cool.
Zapraszam. He might be gone. There. Not here. No właśnie, słyszałem, a nie widziałem. Dasz mi. Kark się od tego kucania.
Myślałem, że ich tu więcej ubiłem, ale to chyba nie to pomieszczenie. Teraz mam dylemat. Chyba zostaniemy przy... Wygląda jak Steyr. Celownik to nie problem, nie? Będzie można dokupić. W sumie kałachy są dość pospolite, więc... Nawet jeżeli będę miał zmienić to... Nie będę jakoś specjalnie za nim tęsknił, nie? Dobra. Znaczy, tak czy siak się musimy cofnąć. Jeszcze ktoś tu łazi? Myślałem, że już wszystkich wykończyłem. Dark.
wasn't going anywhere. Tam się skitrał cwaniak. Ale teraz to już chyba wszyscy. Iść? Nie. No dobrze. Wrażenie, że robię coś głupiego. Bardzo głupiego. Chyba jestem po drugiej stronie miejsca, w którym zaczynaliśmy.
is the place where the gods of the Soviet pantheon will take shelter if the forces of evil prevail. The legends say Metro 2 lies hidden beneath this one. Ours is the metro for the sheep, and the Metro 2 is for the shepherds. Poczekajcie, bo coś mi tu wyskoczyło, że YouTube zmienił część ustawień. But something happened, and the gate to Metro 2 was shut down forever. Those living here forgot about Metro 2, and it became a thing. Nie wiem, o co chodzi. Będę musiał się później temu przyjrzeć. It does exist. It is all around us. Its tunnels entwined with our own. Its stations behind the walls of our stations. The two metros are inseparable. And those who believe that the shepherds could not abandon their herd say that they watch over us still, directing our every step. But do not show themselves to us. Who's there? Hey. Who's there? Nie wiem, o co chodziło dokładnie, nie słuchałem go, ale z pewnością wysłałem go do drugiego metra. Tam to najpierw sprawdzimy tu. Te nożyki z fluorescencyjną końcówką, fajna sprawa. Ten chciałem powiedzieć też, ale nie. Przepraszam was za te wzdechy, ale często mi się zdarza wstrzymywać powietrze, zwłaszcza jak się skradam. Aha, dobra. To już wiem, gdzie jestem. Po prostu poleciałem sobie naokoło, nie? Cały czas szukam, cały czas liczę, że znajdę maskę przeciwgazową, bo ta moja to już jest na ostatnich nogach, tak szczerze mówiąc. Mam szczerą nadzieję, że nie będę musiał wychodzić na powierzchnię.
Aha. Nie. Normalnie mówię i mam szok. Jak on to ominąć? Abym w to wdepnął prawie. Przez to, że wskoczyłem na to, mi się maska uszkodziła? Czy taka była? Bo jeżeli się uszkodziła, no to bzdura, nie? Jeszcze jakieś wyjce mi tu potrzebne. Nie jestem do końca pewien, co zrobiłem. Metro zabija wiarę w cuda, ale w zamian uczy obywać się bez nadziei. Mimo to, bez powołania się na cud, nie umiem wyjaśnić, jak udało mi się odnaleźć drogę wśród labiryntu ciemnej, wypełnionej tłumem nazistów. Zupełnie jakby mnie ktoś prowadził. Czy to moja głupia nadzieja, która nie chce zdechnąć, a może tak chciał los? Tak, to z całą pewnością był los. Zastanawiam, bo podejrzewam, że nasz przyjaciel, który już dwukrotnie uratował nam tyłek ze Sparty, szedł tędy przede mną, więc skąd tu cholera tyle pajęczyn, się grzecznie pytam. O fuj. Zauważyliście, że już któryś raz nas łapią podczas otwierania drzwi? A usrałem zbroję. No, znając życie, coś się spierdzieli. Już kilka razy słyszałem, wkrótce dotrzemy. Kurwa, come on. Halo? We wish to understand you and help you. What is he
wicked phenomenon, yes? But, you know, it's not any more evil than, say, fire. It all depends on your point of view. Try to get a better understanding of things before you make your judgment. Let's move out now. It's not safe here. It's hard to describe my feelings at that moment. Exhausted, yes, but joyful. I had made it. Once I delivered Hunter's message, the rescue of my home station could be decided by those stronger and wiser than I. And my task would be over. Nie pamiętam, czy nadaliśmy tą wiadomość w tej radiostacji, nie? Hey, you at the railcar! Stop the engine! Do not move! Name yourselves! Oh, we're Nazis. Come here to take your station. Ullman, is that you? You're lucky Petrovich isn't here. He's not a man for jokes. Who's that with you? He's from the northern frontier. I'm escorting him from the Black Station. All right, come on through. Zielony laser. Fajnie. Podoba mi się. W sumie sporo tych Spartian. Myślałem, że to jakieś tam niedobitki, a tu... od cholery ich. Dobrze, jego twarzy nie musiałem oglądać. Całkiem konkretna ta stacja. All right, let's go. Welcome to Polis, Captain Krasnov. You've come a long way, young man. Where exactly are you from? He's from the exhibition. What, can't he speak for himself? Look, Cap, it's the kid's first time in Polis. He's been through hell getting here, and he's carrying Hunter's message to Miller. So cut him some slack, huh? All right, get changed. There's the clothes. You can leave your gear. It'll be safe here. You'll get it back sparkling clean. You go ahead and take some rest, Artyom, and I'll go find Miller. I hope he's not out on a mission. By the way, don't forget to scrub yourself down in the lobby, old man. I won't. You pain in the ass. Would you rather have two-headed kids? Idiot. Hello! Odkąd tylko pamiętam, zawsze marzyłem o wizycie w Polis. Ciężkie, beznadziejne życie pod ziemią potrafi człowieka wyczerpać, zmienić go w dzikusa lub bestię. Tylko mieszkańcy Polis umieją wciąż zachować podobieństwo do wielkiej rasy ludzkiej, która w przeszłości władała tą planetą. Polis to azyl dla naukowców, akademików i artystów, tych, którzy na innych stacjach musieli czuć się bezużyteczni. To ostatnia cytadela cywilizacji i kultury. W metrze krążą opowieści o tym, jak światło elektryczne pozostaje tam włączone za dnia i w nocy. Tak jak w naszej przeszłości, która nigdy już nie wróci. Polis spełniło wszystkie moje najśmielsze oczekiwania. Obszerna lśniąca, wyczyszczona do perfekcji, prawdziwe podziemne miasto. Te cztery stacje połączyły się z sobą, tworząc jakby salę starożytnych świątyń, które widziałem w starych książkach. Czuję się tutaj taką niewiarygodną energią. Można wręcz uwierzyć, że ludzkość jeszcze kiedyś powstanie z klęczek. Jeśli w metrze jest w ogóle jakaś siła zdolna obronić wogon przed cieniami, nie mogła zamieszkać nigdzie indziej, tylko tutaj.
co grasz? I wanna go pee. Too late. Now you have to wait. But pa. Don't pa me. And then I was waiting for them at the block station. Oh, and by the way, the Nazis did finally entrench there. They're definitely creeping. Can't sell anymore. It's reserved. It's reserved. Where is he? Colonel, ooh. Sir, report this message. Artyom, I'm Miller. Where is the message from Hunter? Come, look, try and back. This way. I'll thank you for bringing this to Polis. Was a brave thing you did. I'll call an emergency session. When they summon you, you'll report the situation. All council members, please assemble in the council chamber. I repeat, all council members, please proceed to the council chamber. Ale trapnięty przez łeb. Escort the boy to the council chamber. You always drink so much. I had to. Do you? Fuck that, man. As if you have nothing better to do. Fuck better. Yeah, right. And every time to, za tobą? Drunk, I am carrying you. I sure as hell couldn't. Be. Pięknie, 4 godziny mnie wałkowali. Artyom, I'm stunned that the council has refused to help your station. I'm ashamed that they lack the courage you've already shown. But Polis is not the whole metro. There still are people who will rise up and fight the threat of the Dark Ones. Okay, 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 okay. Listen carefully. The Rangers have found several well-preserved missile bases near the city. Some could probably be activated and deliver a missile strike against the Dark Ones. The problem is that the missiles are supposed to be launched from the command center, D6, but we don't know where that is or if it's operational. However, we do know where that information can be found. There's a huge library on the surface, dangerous place, but it contains a secret military archive. We must go there. Okay, we'll split up now to avoid attention. You'll go up from here. I've already arranged that. When you've made your way to the library entrance, I'll be there waiting for you. Okay? Hey, Artyom, be careful. Ah, one more thing. When we go back, we'll head straight for Sparta Base. My rangers will meet us there. Nawet nie dacie mi zakupów zrobić? Halo. Let's go! No, co za parówę. Kto jest autorem tego głupiego i nadętego powiedzenia, że wraz z siłą otrzymuje się też odpowiedzialność? Myślałem, że Polis to najpotężniejsza siła w metrze. Strażnicy uzbrojeni po zęby, nieprawdopodobna estyma wśród wszystkich frakcji i stacji. Nieprzebrane zapasy żywności i amunicji, bogactwo i dobrobyt. Polis to oś wszechświata. Najwyraźniej jednak to centrum nie przejmuje się ani trochę losem jakiejś stacyjki na peryferiach. Rada nie chciała nawet marnować czasu na wysłuchanie nas. Gdy z oporami zgodzili się w końcu na to, ograniczyli się do przybicia pieczątki, odrzucono na rozpaczliwej prośbie Wognu o pomoc. I odrzucono w ten sposób nie tylko moją prośbę, przecież wraz ze mną składał ją Miller, dowódca Stalkerów. Myślałem, że to koniec, gdyby nie Miller i jego ludzie. Stalkerzy nie bez powodu zwani są zakonem. Tworzą prawdziwy zakon rycerski, państwo w państwie, braterstwo ludzi związanych przysięgami, które cenią ponad własne życie. Stalkerzy poprzysięgli chronić mieszkańców metra przed każdym zagrożeniem, bez względu na to, jaką zamieszkują stację i w co wierzą. Prawda. Nawet nie pozwolili mi zrobić zakupów.
jestem zawiedziony. The council's decision shocked me, but Miller's plan gave me hope. Once more, I climbed up to the bones of Moscow to search for the secret of D6 and a way to awaken the horde of missiles. W sumie, jakie to typowe, nie? Pierdzielnąć rakietami. Dobra, wiecie co? Ten odcinek trwa już ponad godzinkę, więc myślę, że zakończymy go tutaj. I w przyszłym spróbujemy przebrnąć przez zrujnowane miasto. Także dziękuję wam ślicznie za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.